Byłem jednym z pierwszych turystów, jacy weszli za szlaban tego dnia. W pełnej okazałości zobaczyłem obiekt od strony północnej. Przysłowiowo mówiąc, gały mi wypadły, a szczęka uderzyła w podłogę. A może ujmę delikatniej, oszalałem. Witam wszystkich. Jak pamiętacie, nazywam się Franc Zalewski. Teraz jestem u wydawcy na rozmowie. Szczegóły już przedstawiłem wcześniej, ale pokażemy może, jak to wyglądało. Także przyszedłem na rozmowę, bo chcę wydać nie takiej grubości książkę, ale książkę o piramidzie. Dlatego wziąłem wzór, bo nie wszyscy od razu rozumieją, co to jest piramida i dlaczego tak się nazywa. To wszystko opiszę w książce. Ale jak już zapowiadałem wcześniej, że książka będzie o piramidzie, o jedynej piramidzie prawdziwej, tej, która nazywa się Horyzont Chufu. Także nie, na początku książki tam podaję, że każda osoba, która pisze książkę o piramidzie, piszą o wszystkich piramidach. Powiedziałem, to nie grzyby, że trzeba iść do lasu, pozbierać wszystkie, później ocenić, czy da się ich zjeść. To jest jedna piramida, o której można mówić. Resztę nie będę dotykał, piszę o jednej piramidzie. Jak zbudowano, dlaczego zbudowano, plus minus kto zbudował, kiedy zbudował. Na większość pytań dam odpowiedź w książce. Ale książka prawie ukończona, a niestety w naszych dziwnych czasach, takie jak ja mówię, ciężko coś dokończyć. I dlatego przyszedłem do pana wydawcy i chcę ustalić, ile to będzie dla mnie kosztowało. Dla mnie. Dlatego będę się zwracał do was o wsparcie, bo inaczej nie da się tego dokończyć. Chciałbym przeczytać parę stron, ale myślę, że już tyle nasłuchaliście mnie, że podłożę głos lektora i lektor niech pięknie przeczyta, ale to będzie później. Na razie, przede wszystkim, że kto nie wiedział, to jest trójkąt piramidy, który znalazłem. I to nie jest taki malutki, bo to jest model piramidy, który tysiącokrotnie mniejszy, czyli piramida ma 230 metrów podstawy, a to jest 230 mm, to milimetrowy model piramidy. I ten trójkącik znajduje się tutaj. I to wysokość jego 16 metrów. Wejście do piramidy na północnej ścianie znajduje się w 19 warstwie na wysokości 16 metrów 65 cm. To już ustaliłem. Także o tym napisałem książkę, dokończę, ale tak, grafika, jaka musi być, czy będzie, jak to się nazywa, obłożka po rosyjsku, okładka. Jaka ma być okładka, to muszę ustalić. Jak kiedyś kupicie, dostaniecie tą książkę, chcę, żeby czerpaliście przyjemność nie tylko w czytaniu, ale w trzymaniu. No i tak, czyli o piramidzie już powiedziałem, ale co jeszcze? Lektora poproszę, niech przeczyta mój fragment z mojej książki, ale dobra, sorry, zabrałem się tutaj w stresie, jestem przyzwyczajonym człowiekiem, rozmawiam. Ta książka to co na to? Ja już jak trafiła, to dobra, to pokażę tutaj przy piramidzie. Jest o wiele większa, aniżeli piramida, ale ileż mogę oglądać kamyczki pod mikroskopem, czasami dla rozluźnienia, bo jak pamiętacie, pochodzę ze Związku Radzieckiego, a tam różne służby działały i teraz działają i dlatego płacimy podatki, żeby i nasze służby dobrze działały. No i ta książka, jeden z autorów, który nie pokazuje się tak jak ja, przed wami i nazywam się Franc Zalewski, jakiś pseudonim ma, napisał taką grubą książkę o działaniu służb specjalnych. No i to czytam, przypominam stare czasy, okazuje się, że metody w tamtych czasach jeszcze się nie zmieniły. Także jak ktoś interesuje się takimi rzeczami, to możecie poczytać, ale przede wszystkim zaraz będziemy całą rozmowę nie będę nagrywał. Zaraz pokażemy wam wynik, czy dogadałem się. W poszukiwaniu otwartego sklepu chodziłem pustymi ulicami centrum miasta. Podziwiałem bogatą, XIX-wieczną architekturę. Fajnie wybudowane, stwierdziłem. Bo Ismail Pasza, kedyf, wicekról Egiptu, wziął pożyczkę od Anglików na modernizację Kairu na wzór europejski. A za zadłużenie, jakiego kraj nie mógł oddać, Brytyjczycy odkupili od niego w 1875 roku po oczywiście korzystnej cenie
akcję kanału Suezkiego. Udało się. Woda i pomarańcze. Po chwili dotarłem do przystanku. Klimatyzowanym, prawie pustym autobusem jechałem do Giza. Siedziałem z przodu autobusu. Po paru zakrętach znaleźliśmy się na prostej ulicy, jaka prowadziła do płaskowyżu. Po wyjściu z autobusu od razu udałem się w kierunku piramidy. Łukiem asfaltowej drogi zacząłem podejście na płaskowyż. Różnica poziomu od parkingu do podstawy piramidy to 40 metrów. Byłem jednym z pierwszych turystów, jacy weszli za szlaban tego dnia. W pełnej okazałości zobaczyłem obiekt od strony północnej. Przysłowiowo mówiąc, gały mi wypadły, a szczęka uderzyła w podłogę. A może ujmę delikatniej, oszalałem. Jeszcze chwilę stałem w osłupieniu. Na północnej ścianie obiektu widoczne jest coś takiego. Od otworu oryginalnego wejścia w prawą stronę w dół pod kątem widoczna jest jakaś linia. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Wczoraj, wracając spod piramidy, też patrzyłem na nią pod tym kątem i nie widziałem tego. Szybko się udałem do północno-zachodniego narożnika. Stanąłem na wzniesieniu za drogą. Patrzyłem pod niedużym kątem. Wpatrywałem się w ścianę i nic. Poszedłem dalej, od narożnika na cmentarz zachodni. Po około 50 metrach stanąłem na jakimś rumowisku. Prawdopodobnie na jednej z mastaw, jakie tworzyły tu całą nekropolię. Po chwili wpatrywania się pod większym kątem do zachodniej ściany zacząłem rozróżniać bloki o większej wyrazistości koloru, jaki układał się w kształt rozwartego trójkąta. Pod tym kątem było już widać wyraźny trójkąt w środkowej części zachodniej ściany. Jest jaśniejszy od pozostałego otoczenia. Z przymrużeniem oka przeliczyłem warstwy, aby określić wysokość trójkąta w trójkątnej ścianie. 19. Jest dokładnie 19 warstw składających się na to. Jestem po rozmowie z panem Markiem. Niestety, będę musiał poszukać innych ofert. Przynajmniej, jak ktoś ma jakieś pomysły, to proszę przysłać swój kosztorys na wydanie książeczki plus, minus 150-200 stron. Ale w środku, żeby były kolorowe zdjęcia, bo jak wam pokażę, że to jest inny kolor od tego. No nie da się odróżnić. Także proszę o propozycję, ale dziękuję wszystkim za oglądanie. I zwracam się do patronów. Proszę patronować mi, bo w naszych dziwnych czasach to ciężko pozbierać pieniążki na wydanie, a chcę skończyć tą książkę, bo ludzie już tyle lat czekają o rzetelną książkę o piramidzie, wielkiej, jedynej, kochanej, a resztę tam dobudowali nie wiadomo po co. Także dziękuję za oglądanie, jak to się mówi, tam coś tam z dołu trzeba naciskać, coś takiego trzeba robić, wspierać, jak chcecie oglądać. No to proszę wspierać. A, jeszcze chciałem powiedzieć o planach, bo dużo maili mam na ten temat. Ale teraz nudny temat. Proszę was, nie piszcie o pierdolach. Poszukajcie sami informacji w wiki, czy gdzieś w literaturze. Wszystko jest tak samo. No nie trzeba, bardzo mi miło, że do mnie piszecie, ale nie trzeba pisać, z jakiej literatury ja korzystam. No sorry, to przyrobiłem tysiące książek, naprawdę. Jak będę podawał wszystkie, no to zajmujecie mój czas, nie dopiszę tej książki nigdy. A mam plany. Jeszcze mam plan. Parę osób mogą się odezwać, jeżeli ktoś jest w stanie pomóc finansowo. Planujemy wyjazd do Iranu szlakami armii Andersa. Jak uda się, to kwiecień, maj. I kolejny wyjazd, jak będę żył i szczęśliwy i nas coś ta jakaś choroba nie pokona, to jeszcze będzie Ameryka Południowa. Także proszę się przyłączać i proszę pierdolę nie pisać. Do widzenia.